Hi, it's me, IT. Pardon. Hi, it's me, Fotel. Siema widzowie, jestem Fotel. Gram od 2 dni, mam już 14 level S-a. Dzisiaj pokażę wam moją kolekcję krzeseł od moich widzów. Nie taginy, moich widzów. Bierzmy tylko te różowe prezenty. Gdzie te różowe prezenty? Nie widzę ich. O, ostatni prez. Essa. Idziemy, pokażę wam mój nowy dom. Mam super dom. Jest w nim dużo krzeseł. Każdy mi pozazdrości takiej kolekcji. Widzicie? I nie kupiłem ich za swoją SC. Z pozdarek uzbierało mi się trochę SC, więc kupimy dodatkowe fotele. Wczoraj pootwierałem prezenty od widzów, więc poukładam nowe fotele w moim domu. O, już się nie będę przejmował. Sorry, jestem skupiony na układaniu fotelu. XT. Fotele to jest moje życie, moje pasje. Cześć, moją pasją jest gotowanie! Jak myślicie, kiedy zapełnimy cały dom fotelami? Co? Mam nawet kamień fotel. Tyle foteli to chyba wystarczająca ilość. Ale myślę, że sobie dokupimy kilka. Najlepsze jest w tym to, że prawie nic nie wydałem na te fotele. Essa, tak się żyje w cowie. Dobra, wychodzi na to, że już mam wszystkie fotele, jakie można było mieć. Zajrzymy jeszcze do TOF. Może coś znajdę. Nie ma nic. Dałaby się jakaś odpowiednia muzyka do naszego prestiżowego domu. No nie? O, już fanka mi dała pozdro. Pozdrawiam fankę. Super, nie słyszę nic, bo wyłączyłem muzykę. Super. Zaraz dobierzemy nową. Dobra, mamy muzykę. Zobaczcie, fanka mi dała pozdro. Pozdrawiam moją fankę. Mills. Pozdrawiam. Jeszcze tylko zmieniłem muzyczkę. Nie. Kusi, ale nie. Miłość jest ciężka. Kusi. Happy dancing. No ładnie. Jak na razie żadna piosenka nie spełnia moich oczekiwań. Czemu te piosenki takie smutne? Może być. Ujdzie. Boże, nie będziemy się przecież rozwodzić. Nie wiadomo ile. Myślę, że każdy by chciał mieć taki dom jak ja. No nie? Ktoś mnie dobrze znajomy. Dobra, odpiszemy na wiadomości od panów. Nie możesz rozmawiać. Czemu? Hej, hej. Czemu nie mogę gadać? Dostałem bana? Co jest? Pierwszy dzień gry już mam bana? Nie rozumiem. Dobra, przyjmujemy nowych panów do znajomych. Witajcie. Czemu nie mogę gadać z moimi fanami? No, ludzie. Hello. Hej, hej. Hej, butownik Otis, ale ci nie odpiszę. Zadawaj pytanko, ale musisz na YouTubie, bo to nie mogę pisać. Nie rozumiem. Fotel. Są takie popularne, nie mogę pisać. O, to jak mi kupi, to będzie super. O, dostałam fame. Za co? Hejka, ale ci nie odpiszę, bo nie mogę. No hej, hejo, hej, hejo, hejo, no hejo. Ja nie te, a ja fotel. Fotelo. Trochę jak Titanic, nie? Zniknęła. No nie. To wie, co się zgadza. Dobra, ludzie ze mną nie chcą rozmawiać. Pójdę zrobić opinię foteli. To nie tylko ja nie mogę pisać? O nie! Zaczęłam nagrywać i tu jakiś błąd. MSP! Chciałam wam teraz zrobić recenzję krzeseł i foteli, ludzie. Dobra, wkurzyłem się. Idę oceniać. Tą ustawkę oceniam na 2/5, bo nie może się w niej położyć. Żenada. Ten fotel oceniam na 1/5. Loftowy plastik. Super. Ten fotel oceniam na... to wygląda jakby ktoś użył tej rękawicy do baseballa i zrobił z niej fotel. 3/5. A ten fotel oceniam na 1/5. To wygląda jakby to był plastikowy fotel, tylko miał tak słaby plastik, że trzeba było go zakryć jakimś kocem. Dalej. Ten fotel oceniam 1/5, bo on wygląda jakby został wyciągnięty. Nie skomentuję tego. Ten fotel oceniam 1/5, jest słaby. Ten oceniam 1/5, wiecie, że nie lubię plastikowych foteli. Fuj. O, ten fotel oceniam 5/5, bo patrzcie, jaką mam sexy pozę, nie? Essa. Czy na tym też mam taką? 1/5. Ten jest bardziej prestiżowy. Patrzcie, jaki jestem prestiż.
Ten fotel oceniam 3 na 5. Trochę wstydziłbym się na nim siadać. Ten fotel oceniam na 4 na 5, bo znowu wyglądam cool. Wzór już mi się nie podoba, temu dam 1 na 5. Ten mnie tak samo brzydzi jak ten gumisiowy fotel. 1 na 5. Fotel 1 na 5. Fotel 4 na 5, chociaż ma fajny design. I wygląda jakbym był pszczołą XT. Ten fotel oceniam 4 na 5. Nawet mi się podoba. Wow, ten fotel 5 na 5. Patrzcie, znowu wyglądam cool. Ten fotel jest bardzo eko. 5 na 5. Ten fotel wygląda jakby został wykonany z palet takich, co widzicie na sklepach. No, ten fotel jest najlepszy. Ten fotel też 5 na 5, bo wygląda stylowo. Plastikowy fotel 1 na 5. Ten mi się podoba nawet. 5 na 5. Ten mi się bardzo podoba, nie jest prestiżowy, ale design jest fajny. Ten jest najlepszy fotel. Znowu ktoś mi dodaje do znajomych. Ludzie, rozchwytują mnie. Jak oceniam taboret? 3 na 5. To nie jest krzesło, ale sobie kupiłem, bo fajnie wyglądam, jak na nim siedzę. O, podoba mi się. 5 na 5. Też 5 na 5. A tutaj mogę na tym usiąść? Nie. 0 na 5. Nie. Myślałem, że mogę na tym usiąść. 0 na 5, słaby. Kamień mi się podoba. Kamień, jak oceniam kamień? 5 na 5. Lubię takie. A jak oceniam siebie? 6 na 5, pozdrawiam. Nie ma lepszych foteli ode mnie. No nie? No zobaczcie, jaki ze mnie chociak. Hej, Lilka. Ej, mogę pisać. Wow, już mogę pisać, widzowie. Wow. No właśnie. Wow, naprawili. Co to było w ogóle? Ja mam 14 level, odmawiali mi praw do pisania, no. Nie wierzę w to. Jestem fotel, a nie tagina, no. Ludzie, jestem bardziej prestiżowy, no nie? Dzisiaj oprócz obejrzenia mojej niesamowitej kolekcji foteli, zobaczycie też wasze looki z motywą My Little Pony. Koniecznie głosujcie, który look jest wasz ulubiony, a tak jak poprzedni, zostanie on wybrany. Tak jak na poprzednim motywie, król królowa motywu zostanie ogłoszony na live'ie i dostanie unikat. Więc zapraszam, głosujcie. Dodatkowo zrobię dla was głosowanie. Piszcie w komentarzach fotel. Wylosujemy, komu damy to konto fotelu. Pozdrawiam. Dobra, widzowie. Dobra, widzowie, właśnie wszystkie fotele przejrzeliśmy razem. Dajcie znać, który fotel jest wasz ulubiony. Mój jest ulubiony, ten, na którym teraz siedzę, Essa. Jest super, to jest najlepszy fotel, jaki widziałem. Piszcie komentarze, subskrybujcie kanał Taginy. Do usłyszenia niebawem. Fotel jest z was dumny. Całuję, pa 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 pa. Hi, it's me, IT. Byliście może na moim live'ie pod tytułem Pierwszy dzień jesieni, a ja już chora w grze Movistar Planet 2? Powiem wam, że ten filmik był całkiem śmieszny.